Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 1 lutego tego roku Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii wraz z rządową agencją, która nosi nazwę Defense Science and Technology Laboratory, opublikowały wspólnie strategię obrony kosmicznej no ważny dokument w kontekście także tego faktu, że jesienią ubiegłego roku Wielka Brytania przyjęła narodową strategię kosmiczną. Jeśli chodzi o ten dokument, który nosi tytuł Defense Space Strategy, to niewątpliwie on jest bardzo istotnie powiązany z najważniejszymi założeniami Narodowej Strategii Kosmicznej, ale tutaj niewątpliwie rozszerza to te, te kluczowe punkty. Oczywiście kwestie rozwoju gospodarczego, które wynikają z rozbudowy przemysłu kosmicznego, jak najbardziej są tymi punktami wspólnymi. Podobnie jak kwestia no, obrony interesów Wielkiej Brytanii w przestrzeni kosmicznej, no, czy taki postulat zajęcia przez ten kraj pozycji czołowej, jeśli chodzi o liderów technologicznych, czy też współpracy międzynarodowej, jeśli chodzi o eksplorację przestrzeni kosmicznej. Ta strategia jest jednym z bardzo. Yy, Istotnych dokumentów publikowanych od 2021 roku i wkomponowuje się, można powiedzieć, w taką brytyjską odpowiedź na działania Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej, w tym przypadku na ekspansję orbitalną tych dwóch. Państw. Jeśli chodzi o wdrożenie strategii obrony kosmicznej, to w ciągu najbliższej dekady Wielka Brytania ma przeznaczyć na ten cel blisko 1,5 miliarda funtów. Z, tych, z tego ponad 960 milionów ma być, ma być wydane na program Istari, czyli na budowę, Systemu satelitów, które sprawowałyby nadzór nad tym, co się dzieje na powierzchni Ziemi. Chodzi oczywiście także o działania, o działania wywiadowcze, także chodzi o rozmieszczenie różnego rodzaju sensorów, w tym także różnego rodzaju radarów. Ponad 60 milionów funtów ma być przeznaczone na program Titania, który dotyczy technologii optycznej komunikacji laserowej, tak aby zapewnić siłom zbrojnym Wielkiej Brytanii szybki transfer, Danych między satelita, satelitami a stacjami naziemnymi. Zresztą ten system komunikacji satelitarnej ma być tutaj także sporo, dofinansowany sporą, sporą właśnie sumą, jeśli chodzi o budżet, budżet brytyjski. Warto także wspomnieć o nie tylko o tych blisko półtora miliardach funtów, które mają, które mają zostać dopełnione innymi programami wspierającymi wdrożenie właśnie strategii obrony kosmicznej. Także to nie jest tylko tak, kwota, ale także także inne inne mechanizmy inwestycyjne mają tutaj być uruchomione. Te uzupełnienia mają dotyczyć no między innymi kwestii dowodzenia Kontroli, kierowania państwem, działa, działaniami wywiadu, nadzoru, świadomości sytuacyjnej i tego typu kwestii. No tutaj warto wymienić chociażby projekt Minerva, który w ciągu czterech lat Londyn zamierza, zamierza dofinansować sumą ponad 120 milionów funtów. Ten plan zakłada. Zakłada stworzenie, przetestowanie i wdrożenie systemu, który pozwoliłby Londynowi na automatyczne gromadzenie, przetwarzanie i dystrybuowanie danych, które pochodziłyby zarówno z własnych satelitów, jak i tych, które należą do, do sojuszników. Drugim istotnym programem, takim programem wsparcia strategii obrony kosmicznej, ma być program oznaczony kryptonimem Prometheus 2. Tutaj chodzi o budowę dwóch niewielkich satelitów, które mają być platformami testowymi dla. Takiego monitoringu, można powiedzieć, i, i pracę z sygnałami radiowymi, a także zaawansowanymi działaniami obrazowania, które mają wykorzystywać między innymi GPS. No i oczywiście w, tej, w tym kontekście ta strategia zakłada także bardzo bliską współpracę z sojusznikami, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, ale także innymi partnerami ze Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tutaj tak jak już napom napomknąłem, bardzo istotną kwestią jest ta orbitalna ekspansja. Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej, a także niedawne testy broni antysatelitarnej, które przeprowadziła Federacja Rosyjska. To wzbudziło bardzo duże zaniepokojenie w Londynie, i myślę, że przyjęcie tej strategii obrony kosmicznej jest, jednym, jest jedną z odpowiedzi właśnie na te działania rosyjskie. Zresztą widać tutaj na zacieśniającą się współpracę Moskwy i Pekinu, jeśli chodzi o astropolitykę i astrostrategię, chociażby kwestie księżycowej bazy, którą oba kraje planują, planują zbudować w najbliższym czasie, co już poruszałem w geopolitycznym dzienniku, dzienniku analitycznym. Niewątpliwie kwestia integracji działań w przestrzeni kosmicznej z różnego rodzaju operacjami obronnymi w, w tym rozumieniu takiej nowej strategii brytyjskiej jest bardzo istotne i to postrzeganie wielodomenowego dzisiejszego, wielodomenowej przestrzeni starcia, obrony, działań także Hybrydowych i takiego wieloaspektowego podejścia jest bardzo charakterystyczne dla współczesnej brytyjskiej myśli strategicznej. Dziękuję Państwu za uwagę.